Pomysł udrożnienia Neru i organizowania na nim spływów kajakowych pojawił się kilka lat temu. Udało się go zrealizować dzięki funduszom z miejskiego budżetu obywatelskiego. Dzisiaj na rzekę wypłynęli pierwsi kajakarze, mieszkańcy Konstantynowa. Na świeżym powietrzu, żeby w domu nie siedzieć przed komputerem i telewizorem. Więc przyjechaliśmy pierwszy raz zobaczyć, jak będzie. Przynajmniej mieszkańcy też mają jakąś alternatywę na spędzanie wolnego właśnie czasu. Czuło się to rozwijać, żeby może Konstantynówki zasłynął z kajakarstwa, no nie wiadomo, tak? Zobaczymy. Spływy Nerem mają szansę stać się wielką atrakcją Konstantynowa. Już teraz zainteresowanie kajakami jest olbrzymie. Myślę, że z naborami na kolejne spływy nie będziemy mieć problemu. Harmonogramu sztywnego nie chcielibyśmy podawać, ponieważ tutaj no, jakby karty będzie rozdawała pogoda tak naprawdę. Jeśli będzie tak, że nie będzie deszczowo, no to myślę, że spływy możemy nawet codziennie robić. Uczestnicy dzisiejszego spływu wyposażeni zostali w niezbędny ekwipunek. Kajaki, kapoki i wiosła. Sprzętem opiekuje się Centrum Sportu i Rekreacji. Zakupiliśmy też garaż, w którym będzie z przyczepką ten sprzęt przechowywany przez cały rok. I oczywiście na obiekcie basenu mamy takie środki techniczne, aby dbać, bo niestety, jak widzimy tutaj, po każdym rejsie, że tak powiem, po każdym spływie te kajaki należy wyczyścić. W kilku miejscach na Nerze pojawiają się przeszkody. To na przykład przewrócone przez bobry drzewa, bo choć rzeka jeszcze niedawno była ściekiem, dzisiaj to miejsce życia wielu zwierząt. Podczas tutaj kilku technicznych spływów widzieliśmy sarny korzystające z Neru, jak z wodopoju. Widzieliśmy bobra, widzieliśmy mnóstwo ptactwa wodnego. Z konstantynowskiego ośrodka nad stawem kajakami można dopłynąć aż do Lutomierska. Z budżetu obywatelskiego sfinansowanych zostanie 12 spływów dla mieszkańców miasta. Kajaki będzie można też wynajmować na doby. Jedna kosztować będzie 40 zł. Osoby zainteresowane spływami powinny śledzić informacje na stronie internetowej Konstantynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.